21 odcinek Hipa. Jubileuszowy. Oczywiście, okrągły i jest to odcinek też, że tak powiem, na XXI wiek. Tak, i chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że w roku 1965 podniesiono wiek dozwolenia zawierania małżeństw przez mężczyzn. Dlaczego tak zrobiono? Z ilu do ilu? Z 18. Do 21. Tak. Dlatego, że mężczyźni przechodzili służbę wojskową obowiązkową. Okazywało się, że to wywracało ich życie małżeńskie, jeżeli zawierali małżeństwo wcześniej. No to odchodzili na 2 lata. I wtedy te małżeństwa często się po prostu rozsypywały. I postanowiono podwyższyć, czyli naruszono konstytucyjną zasadę równości wobec prawa, ale chciałem przypomnieć, że nie było wtedy Trybunału Konstytucyjnego, który, znowu chciałem przypomnieć, w 1986 roku, w czasach jeszcze schyłkowych rządów, nie wiedział, że są schyłkowe, generała Jaruzelskiego, zainstalowano. Potem go odinstalowano, ale już od wielu lat, i tutaj niestety nie znam daty, kiedy zniesiono ten przepis, tę nierówność mężczyzn, ale przez, no, jak sądzę, drugą połowę PRL-u mężczyźni mieli prawo zawierać związki małżeńskie po 21 roku życia. No ale tu jest w ogóle wiele przejawów nierówności wobec prawa, no bo mężczyźni służyli w wojsku, gdzie tu równość, a kobiety to w tym czasie co? Nauka. Tak, ale oczywiście, że tak, no to wobec prawa to była i jest nierówność w Polsce. Wtedy była podwójna. Ale mnie się wydaje, że ta nierówność dopuszczalnego wieku zawierania małżeństw występowała wcześniej w innych państwach też, że to nie było polski wynalazek. Że my, tak samo jak ale przecież... w ogóle 21, przepraszam tylko, że ci wrzucę, no to też jest limit, to jest też jakiś, że tak powiem, punkt, kiedy zaczyna się dorosłość w różnych... To tak też, jak w naszym podcaście. Tak jak w naszym, on też dopiero teraz jest dojrzały. Tak. W Stanach, to jest chyba w kilku Stanach, granica, wiesz, możesz pić alkohol tak. Dopiero po ukończeniu tego wieku. Oczywiście, bardzo wielu, ale do wojska możesz iść, kiedy masz 16. To jest ta różnica, żeby się napić piwa, musisz skończyć 21 lat, a żeby strzelać do ludzi, wystarczy 16. Co kraj, czyli to najpierw możesz strzelać, potem się możesz ożenić, wyjść za mąż, ożenić. Tak. Tak, i jeszcze chciałem powiedzieć, że parę lat temu była w Polsce debata na temat tego, żeby podwyższyć wiek praw wyborczych do 21 roku życia właśnie, co wynikało z założenia, że młodzież nieodpowiedzialnie głosuje. To znaczy wspiera... W przeciwieństwie do dojrzałych oczywiście osób. Tak. Wspiera ekstremistów. I dokładnie w tym samym czasie, kilka lat temu, w Szwajcarii odbywała się debata dosłownie odwrotna. To znaczy, żeby obniżyć wiek wyborczy do 16 roku życia, co wynikało z postulatów młodzieży, no, która twierdziła, że mamy prawo na przykład do pracy, mamy prawo uprawiać seks, a nie mamy praw wyborczych, co w Szwajcarii, gdzie jest mnóstwo referendów, jeszcze ma dodatkowe znaczenie. I byłem wtedy uderzony różnicą argumentacji. To znaczy w Szwajcarii uznawano, że ludzie mają prawo do odpowiedzialnej decyzji w momencie, w którym inne prawa także już nabyli, a w Polsce próbowano im odebrać te prawa, sądząc, że są niedojrzali. I jak myślę, to jest jakiś znak niedojrzałości nie tych ludzi, tylko raczej tych, którzy o tym debatowali. Decydują. Ale to jest, wiecie, to jest też znany mechanizm, bo przypominam sobie, że w międzywojennej Czechosłowacji był wielki spór między lewicą a prawicą dotyczący czynnego prawa wyborczego do Senatu zwłaszcza. To znaczy prawica domagała się, aby podwyższyć ten próg wiekowy i wydaje mi się, że podwyższono go nawet do 30 roku życia, jeśli chodzi o wybory do Senatu, co miało zapobiec radykalizacji sceny politycznej, bo panowało takie domniemanie, że młodzi ludzie głosują na lewicę, co zresztą chyba wtedy było prawdą. I to miało przesunąć scenę polityczną w kierunku bardziej konserwatywnym. Ale w ogóle młody senator to jest wewnętrzna sprzeczność? Nie, był senator, żeby mieć bierne prawo wyborcze, musiał skończyć 45 lat. A, okay. Więc to były bardzo wysokie progi. Słuchajcie, to my się łapiemy. My byśmy mogli być już senatora. No. To może uchwalimy pytanie, tutaj dlaczego, w podcaście jakieś takie dlaczego prawo? Nie jesteśmy? Ja tylko sobie jeszcze przypominam, że jak się waliła Republika Rzymska, no to przecież Cezar najpierw był za młody, żeby zostać pontifexem, tam jakimś Maximusem czy czymś. Najpierw dostał... Ale został. No został właśnie, ale był za młody i w ogóle był... Ten cały jednym z tych znamion upadku Republiki Rzymskiej było to, że za młodzi ludzie
dostawali konsulaty i inne jakby te szarże, więc w ogóle za młody polityk to oznacza, no ale że słuchajcie, się... o czym tu mowa w ogóle? Najpierw jest się za młodym, potem jest się od razu za starym. Masz rację. Tak, to jest ten problem. Ale my byśmy mogli być już senatorami, nie mielibyśmy takich problemów jak Juliusz Cezar. I na tym kończymy dzisiejszy podcast. Idziemy do Senatu. A czy któryś z was jest senatorem w uniwersytecie? Nie. A to się zostaje z senatorem? Trzeba zostać wybranym, ale przez wydział? No przez, wydaje mi się, że raczej przez elektorów, bo wybory są... To mało demokratyczne. Wybory są dwustopniowe. My mamy tutaj na uniwersytecie przecież demokrację kurialną w stylu austro-węgierskim. No nie ma tak prosto. Jesteśmy podzieleni na kurie i każda kuria ma inne różne zasady wyboru i inny wpływ na ostateczny wynik. Ale Błażej, chciał widzieć ciebie jako senatora na uniwersytecie czy senatora na wiejskiej? Myślę, że jestem na to za młody. Mhm. A ty, Piotrek? Jak... Nie, ja jakoś się nie widzę w obu tych rolach. Ale poczekaj, ale ty pełnisz tu jakąś funkcję, jesteś jakimś rzecznikiem czegoś. Nie, rzecznikiem. Mylisz mnie z rzecznikiem dyscypliny, no właśnie. Który ten, słusznie odszedł w wymiarze sprawiedliwości. Okej, ale ty nie masz tu jakichś takich funkcji represyjnych na wydziale? To się tylko nazywa Rada Dyscypliny Naukowej, ale nie chodzi w niej o... Dyscyplina nie wisi na ścianie. Nie wisi dyscyplina na ścianie, chodzi o dyscyplinę historii. Okej, dobrze, to się trochę... Słuchajcie, ale rzecznikiem praw zwierząt możemy zostać właśnie w tym podcaście. Do tak zwanego, no płyniemy do brzegu. Rzeczy. 6 minut wstępu. No bo... tak, ale jeszcze Pegasus to też temat zwierząt, prawda? No właśnie. Boże, jakie wspaniałe zaczepienie. Rozpoczęła pracę komisja do spraw Pegasusa, ale Błażej to wymyśliłeś. Tylko Pegas to jest zwierzę fantastyczne jednak. A Pegasus może nie. Kto wie? No Pegasus zdaje to jest się maszyna. Nie, Pegasus zdaje się nie jest tak całkowicie wymyślony. No dobrze. Słuchajcie, no to co, mieliśmy rozmawiać, znaczy w sumie tak żeśmy przebąkiwali w trakcie na antenie. Tak można to w ogóle streścić wszystko. Tak, przebąkiwaliśmy, że o zwierzętach porozmawiamy i tak się istotnie stanie, że porozmawiamy... W określeniu przebąkiwanie jest też ukryte zwierzę, przecież bąk. Bąk. Nie no, które dzisiaj... wszyscy mylą z czmielem. Nie no, Błażej, naprawdę 2 strzały w ciągu minuty, wiesz... strzały w słowie strzał nie ma niestety. Dobra. Ale skrzy się poczuciem humoru. Tak, jak zawsze. Tak. No dobrze, to co, zaczynamy? No musimy zacząć. 7.48. Tak. To naprawdę zostali z nami tylko ci, co nas kochają. Najbardziej wytrwali. Tak. To kto zaczyna? No to ja zacznę, bo Błażej popisał się tydzień temu znajomością trójkąta kulinarnego Lewi-Strossa, to ja zaproponuję inną, niezwykle śmiałą koncepcję. Inny trójkąt. Koncepcję teoretyczną trójkątu Łubieńskiego, że nasz stosunek wobec zwierząt jakby wyznaczają takie 3 postawy. Miłość, drugi to jest, i to mi chodzi no właśnie o świat tych wszystkich zwierzątek, którymi się otaczamy, które obdarzamy uczuciem i które antropomorfizujemy. Druga rzecz to jest eksploatacja i to tu bym zaliczył hodowlę do tego, głównie, prawda, jakby świat zwierząt hodowlanych, albo też na przykład służących kiedyś na odcinku transportu. I trzecią postawę nazwałbym postawą, taką... to też zwierzę. Kurczę, tak. Błażej, dzisiaj no, przechodzi samego siebie. Nie, to przepraszam, to kolega Łubiński, tworząc trójkąt. Nie, ja tu próbuję, po prostu rzucam rękawicę Lewi-Strossowi, co jest dosyć łatwe, gdyż on jakby nie ma szansy odrzucić mi tej rękawicy. A trzecia postawa, no taka postawa, nazwijmy to eksterminacyjna, ale znaczy chodzi mi krótko mówiąc o świat polowania, znaczy, że zwierzęta, które jakby dostarczają nam pewnej wojennej emocji. O, nie wiem, trochę zgubiłem być może jakąś taką spójność tej wypowiedzi, ale chciałem uzyskać trójkąt. One się oczywiście mogą przenikać, no bo na przykład można polować z ukochanym psem. Właśnie. Prawda? Mhm. I pies też poluje w dodatku. Tak. I to jest tematyka, którą się zajmuje taki historyk francuski znany w Polsce z powodu jego książek tłumaczonych na polski, Eric Barataj,
którego dwie książki są na półkach księgarni jeszcze ciągle. Pierwsza to jest książka Zwierzęta w okopach, o koniach w czasie I wojny światowej, a druga to jest Kocie sprawy, o kotach na przestrzeni właściwie całych dziejów i całego globu, i wynika z tego, że zwierzęta współkonstruują historię. To jest takie spojrzenie, które to się nazywa Animal Studies i teraz w Polsce też oczywiście wiele osób podjęło to wyzwanie, żeby pisać o zwierzętach w nowy sposób. To znaczy tak jak z tym polowaniem. Polowanie uchodzi za rzecz ludzką, ale w polowaniu uczestniczy po pierwsze pies, bardzo często uczestniczy pies, który ma swoją własną sprawczość. Prawdopodobnie Baratay, gdyby napisał książkę o polowaniach, to by wskazał na wkład psów, które nie tylko tresowane, ale i spontanicznie coś tam do polowania wnoszą. No i jest jeszcze świat tych zwierząt, na które się poluje, które w różne sposoby próbują się przed tym bronić. Próbują się do tego polowania dostosować w jakiś sposób, przemieszczając się i prawdopodobnie stosują różne taktyki, które mają je chronić. Więc to jest człowiek, ale otoczony zwierzętami i w tym trójkącie twoim polowanie byłoby czymś między eksploatacją a miłością zresztą. Myśliwi też kochają zwierzęta twierdzą, na swój sposób. Że kochają zwierzęta i cóż, możemy z tym dyskutować, ale to jest tak jak dyskutowanie o emocjach. Mhm. Ono jest zawsze trudne, ponieważ trudno człowiekowi odmówić emocji, które twierdzi, że odczuwa. Jeżeli odczuwa miłość, no to... Ja rozmawiałem ostatnio, z myśliwym, którego znam, jest moim kolegą, jedyny myśliwy, którego znam, i on mi jakby nie ściemniał, mówiąc, że on kocha zwierzęta, on to ujął moim zdaniem bardziej subtelnie i bardziej uczciwie. On powiedział, że zrozumiał jakby, że mogą istnieć w człowieku sprzeczne emocje, co to jest ważnym moim zdaniem odkryciem, które warto, żeby każdy poczynił, sprzeczne poglądy, że on z jednej strony kocha zwierzęta, a z drugiej strony uwielbia polować po prostu. Mhm. Tak to. Ja słuchajcie, przygotowując się do dzisiejszego podcastu, podzieliłem sobie trochę Zjadłeś bebsztyk. No. Nie, bebsztyka nie zjadłem, ale podzieliłem sobie trochę inaczej rolę zwierząt, bo przyjrzałem się zwierzętom na wojnie, raczej sięgając do takich tradycyjnych prac. I podzieliłem sobie te zwierzęta na zwierzęta, które dostarczały pożywienia, czyli zwierzęta rzeźne. Zwierzęta, które służyły w armiach, było kilka takich gatunków zwierząt, które pełniły te funkcje, możemy o tym porozmawiać, i zwierzęta maskotki. To nie do końca zgadza się z tym podziałem, z tym trójkątem, który ty zaproponowałeś. Z trójkątem Ubieńskiego. Trójkątem Ubieńskiego, ale w jakimś stopniu tak. No i teraz z kolei ja bym dokonał takiego skoku, który będzie łączył nas z odcinkiem jeszcze za przeszłym, o pomnikach. Mianowicie w 2004 roku w Londynie został odsłonięty pomnik upamiętniający zwierzęta, które służyły w czasie wojny. Ten pomnik znajduje się koło Hyde Parku i to jest, co jest ciekawe, znajduje się na nim w sumie nie do końca moim zdaniem trafna inskrypcja "They had no choice". One nie miały wyboru. Ona nie jest do końca trafna, bo ludzie też, jak wiemy, na wojnach nie zawsze mieli wybór. W Wielkiej Brytanii w czasie II wojny światowej był pobór regularny, więc ludzie ginęli, można powiedzieć, tak samo jak zwierzęta. Nie ma niestety na tym pomniku hipopotama. Bardzo ubolewam. Jest kot, są wielbłądy, konie, psy, gołębie. Nie ma hipopotamów. Hipopotamy bojowe to byłaby naprawdę nowa jakość w historii wojen, ale chyba żadna armia po nie nie sięgnęła. Natomiast ten pomnik powstał 20 czy trochę ponad 20 lat po ukazaniu się książki napisanej przez właściwie pisarkę i publicystkę Jillie Cooper, która nie zajmowała się przedtem ani historią wojskowości, ani tym bardziej żadnymi animal studies, ale została poproszona o przygotowanie takiej w sumie dosyć niewielkiej książki
w formacie popularnym przez Imperial War Museum, które przygotowywało wystawę na ten temat. I ta książka spowodowała przełom, to znaczy wywołała sporą dyskusję i no, ostatecznie doprowadziła do powstania tego pomnika. Z tej książki można się dowiedzieć wielu rzeczy, które są jakoś tam znane i mniej znane. Ona oczywiście jest skoncentrowana głównie na doświadczeniach brytyjskich. Między innymi można się dowiedzieć z niej, że właściwie taka troska o zwierzęta, czyli coś, co nazywamy dzisiaj chyba miłością do zwierząt, że ona się narodziła stosunkowo późno. To znaczy dopiero pod koniec XIX wieku zaczęto się przejmować w Wielkiej Brytanii losem koni. Przełomowa była wojna burska. Poczekaj, mówi, że dopiero pod koniec XIX, okej. Okay. Znaczy pretensje do sił zbrojnych, że strasznie masakrują konie, pojawiły się już w czasie wojny francusko-pruskiej. Wtedy już powstało w Wielkiej Brytanii Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, które apelowało do obu walczących stron, aby powołały specjalne służby, które by dobijały ranne konie. Te konie po prostu strasznie cierpiały, tak, kiedy zostawały ranne, nikt się nimi na ogół nie przejmował. Jeżeli się ktoś przejmował, no to pojedynczy żołnierze czy oficerowie, którzy po prostu im współczuli. Ale to nie wywołało wtedy żadnego skutku. I dopiero wojna burska spowodowała przełom, dlatego że w tej wojnie burskiej doszło do, o czym bardzo mało się wie, do masakry koni. To znaczy sprowadzono do Republiki, przepraszam, do Południowej Afryki, oczywiście nie Republiki wtedy, tylko do Południowej Afryki, do kraju przylądkowego około 500 000 koni, przede wszystkim z Wysp Brytyjskich, choć nie tylko. I 350 tysięcy tych koni tam albo padło, albo zdechło. To były konie, które były nieprzystosowane do klimatu. Burowie wystawili przeciwko tym często wspaniałym wierzchowcom, na których szarżowała lekka kawaleria brytyjska, wystawili małe koniki przypominające kuce. I te kuce sobie znacznie lepiej radziły w buszu, który porastał południową Afrykę i w bardzo trudnych warunkach klimatycznych, często przy niedoborze wody i pożywienia. Okazało się, że dużo lepiej sprawdzają się jakieś takie nie wiem, czy można powiedzieć, półskundlone konie sprowadzane z Australii i konie, które dostarczyła komunikacja miejska z Londynu. To były po prostu konie pociągowe i one znacznie lepiej znosiły tamte warunki. No i od tego momentu zaczyna się właściwie dyskusja w Wielkiej Brytanii na temat losu zwierząt. Zostaje powołany korpus weterynaryjny, który już w czasie I wojny światowej będzie towarzyszył żołnierzom brytyjskim w wojnie na kontynencie. Mhm. No to było bardzo charakterystyczne dla mieszczaństwa XIX-wiecznego. Wytworzenie zainteresowania losem zwierząt i próby organizacji opieki nad zwierzętami. Bardzo charakterystyczne było już, chyba o tym mówiliśmy w którymś podcaście, tworzenie stowarzyszeń miłośników zwierząt, a zwłaszcza małych ptaków. To było bardzo charakterystyczne, bo małe ptaki uchodziły za moralnie pozytywnie nacechowane, w odróżnieniu od dużych. I jeśli chodzi o konie, to poza tym aspektem militarnym bardzo ważny był los koni w mieście, ponieważ na każdej ulicy miasta można było oglądać w XIX wieku praktyki woźniców wobec koni, które były często okrutne. I protest wyrasta z, po pierwsze, widoku samych tych koni, które są bite, maltretowane, często wychudzone, ale też obecności dzieci. Tutaj zwierzęta stają się bardzo ważnym elementem edukacji dzieci w XIX wieku. Zaczyna się zwracać uwagę na to, jakie cechy w dzieciach wywołuje obcowanie ze zwierzętami i co więcej, jakie cechy wywołuje widok cierpienia zwierząt i zadawanie cierpienia zwierzętom, ponieważ to wśród dzieci, zwłaszcza z klas ludowych, ze środowisk robotniczych, było taką praktyką dość widoczną, to znaczy znęcanie się nad zwierzętami, nad kotami, nad ptakami, strzelanie z procy do ptaków, łapanie kotów, robienie różnych okropnych rzeczy ze zwierzętami. I to wśród tych klas, powiedzmy, oświeconych, właśnie wśród mieszczaństwa staje się elementem poważnego zmartwienia, ponieważ XIX wiek to jest rozkwit w ogóle różnego rodzaju nauk o człowieku i wśród tych nauk się znajduje pedagogika, psychologia, zaczyna się szukać różnych powodów ludzkich zachowań i wśród tych zachowań wiele jest związanych ze zwierzętami.
ze zwierzętami wiąże się też przekonanie, że obcowanie ze małym domowym zwierzęciem człowieka uszlachetnia, zwłaszcza dzieci. Dzieci stają się bardziej opiekuńcze, uczą się opiekuńczości. I obowiązkowości. I obowiązkowości. Stąd takie dwa zwierzęta XIX wieku wśród mieszczaństwa. I charakterystyczne, że schodzą coraz niżej na tej drabinie mieszczańskich warstw, powiedzmy. Ptaszki w klatce, co oczywiście wywołuje pytanie zawsze, czy te ptaszki są szczęśliwe w tej klatce. I wypuszczenie ptaszka jako związany z tym taki leitmotiv wychowawczy, uwolnienie ptaszka. I drugi piesek. Mhm. Z pieskiem nie ma problemu uwolnienia. Mhm. I tu jeszcze co do tego pomnika, o którym mówił Piotr, oczywiście muszę wspomnieć o pomniku psa Dżoka w Krakowie. W Krakowie pod Wawelem nad Wisłą znajduje się pomnik pieska, który jest wyrzeźbiony w ten sposób, że jakby ogromne opiekuńcze dłonie otulają się wokół niego. Ten piesek tam błąkał się w latach 90. Piesek Dżok, jego właściciel zmarł. Pan, jego pan właściciel, no używamy też takich określeń, można się nad nimi zastanawiać. Mówi się, że kot jest właścicielem swojego pana. Natomiast pies ma pancia i pancie, a kot ma personel. Tak jest. No właśnie. I pies Jock, po tym jak jego opiekun umarł na zawał serca w tamtych okolicach, w pobliżu mostu grunwaldzkiego, się tam przez rok błąkał, szukając tego swojego opiekuna i był dokarmiany przez mieszkańców. Potem został po roku przygarnięty, zgodził się na to, żeby go pewna pani przygarnęła, która z kolei umarła i on potem się znowu błąkał i zginął pod kołami pociągu. Więc tu widzimy jedną rzecz, biografię zwierzęcia. Zwierzę ma biografię. Oczywiście możemy założyć, że każde zwierzę ma biografię. Ten bąk też ma biografię bardzo ulotną. Natomiast zwierzę takie, które my możemy obserwować przez dłuższy okres czasu, ma swoją biografię naprawdę. I teraz ta biografia zwierzęcia pojawia się wtedy, gdy w życie zwierzęcia zainterweniuje człowiek generalnie. To znaczy jest jak gdyby budowana przez człowieka, który w tej interakcji ze zwierzęciem tworzy jego biografię, której to zwierzę samo nie potrafi opowiedzieć, ani być może zapamiętać, tego nie wiemy, bo mózg zwierzęcia jest równie słabo poznany jak mózg człowieka. Natomiast człowiek bierze jakby na siebie opisanie tej biografii i skonstruowanie, co niesłychanie przypomina pisanie historii w ogóle. To znaczy były takie klasy społeczne, które jak gdyby historii nie miały i ona się pojawiała w interakcji z elitami. Więc na przykład chłopi stawali się interesujący w odniesieniu do systemu wytworzonego przez elity. Do dzisiaj zresztą tak jest jakoś. Nawet w historii ludowej to jest irytujące. Kobiety stawały się istotne wtedy, gdy wchodziły albo w męskie role, albo zostawały żonami, partnerkami znaczących mężczyzn. Masy społeczne stawały się ważne wtedy, gdy jakiś generał zaprzęgał je do kieratu wojny, prawda? Tak jak te konie. I w tym sensie ten pies Jock to jest po prostu taki sam przedmiot historii, jak ogromne masy społeczne, które opisywano w ten sposób przez ostatnie 200 lat. Słuchajcie, jeśli chodzi o takie historie, muszę wam opowiedzieć historię kota Oskara, bohatera... Czekaliśmy na nią. Bohatera II wojny światowej. Mianowicie kot Oskar został wyłowiony w maju 1941 roku przez okręt Royal Navy Cossack, który brał udział... Już jest dobrze. Kot został wyłowiony przez kozaka. Tak, wiesz. Został... Kot był rozbitkiem, słuchajcie, z Bismarka. Był to niemiecki kot i uratował się z tego Bismarka. Trafił na pokład HMS Cossack. Przeżył storpedowanie tego okrętu, no tak. Co miało miejsce już w październiku 1941 roku. Znowu został wyłowiony przez HMS Legion i na jego Poczekaj. Kosak został storpedowany też. Też. Okej, czyli Kosak też zatonął, a Oskar się uratował. Można powiedzieć, że Oskar przynosi pecha jednostkom, na których się... Był to czarny kot. Ale... Był to czarny kot, następnie trafił na Gibraltar, tam został zaokrętowany na brytyjski lotniskowiec Ark Royal i na pokładzie tego lotniskowca znowu przeżył
niemiecki atak w grudniu 1941 roku został wyłowiony, pływał na kawałku pokładu. Słuchajcie, został po raz kolejny uratowany, przeniesiony do siedziby gubernatora na Gibraltarze. Następnie generał już, Sikorski. Tak, nie był na pokładzie tego samolotu, nie był wtedy, w 1943 roku. Ale słuchajcie, dosłużył Oskar, cieszył się wielką estymą i dosłużył 1945 roku w Royal Navy, po czym przeszedł na emeryturę, czy też można powiedzieć, został zdemobilizowany i dożył 1955 roku. Ciekawe, nie co oni myślą. Nie tylko 1955 roku. Pasjonujące, bo mi się przypomniała nagle książka Janusza Przymanowskiego, Przygody Jonatana Kota. I Jonatan Kot miał na sierści wypłowiałe baretki, których czasem dotykał łapą, wspominając swoją przeszłość. Był kocim komandosem. No właśnie. A jeśli pozwolicie, to chciałem połączyć wątki, które się wcześniej pojawiły. Ta, że tak powiem, analogia zwierzęta i milczące klasy społeczne oraz pomniki zwierząt. Chciałem to połączyć, jakby to powiedzieć, w jednej historii. Jak zacząłeś, Piotrek, mówić, że jest pomnik, chciałeś połączyć odcinek pomnikowy z tym zwierzęcym, myślałem, że powiesz o pomniku brązowego psa, który to pomnik stanął na początku XX wieku w Londynie i miał upamiętnić zwierzęta zamęczone, zwierzę zamęczone w laboratorium. Otóż od 1876 roku prawo angielskie zabraniało dwukrotnej sekcji, prowadzenia dwukrotnej operacji na zwierzęciu. I uwaga, dwie sufrażystki, szwedzkie protofeministki, były studentki medycyny, były na wykładzie, gdzie albo pan Baylis, albo jego szwagier, pan Starling, odkrywcy w ogóle, znaczy ojcowie pojęcia hormonów, odkrywcy perystaltyki, w ogóle ludzie, którzy, że tak powiem, którym wiele zawdzięczamy, jeśli chodzi o rozumienie wewnętrznego mechanizmu naszego ciała, oni się po prostu zajmowali, robili sekcje na żywych zwierzętach. I one, że tak powiem, zaprotestowały, powstał pomnik, zrobiła się wielka awantura, ale przeczytam wam, bo dosyć wzruszający był tekst na tym pomniku, a brzmiał on tak. Pamięci brązowego teriera, który zmarł w laboratoriach University College w 1903 roku, po tym jak przeżył sekcję, tak, vivisection, i także pamięci 232 psów, które zostały poddane sekcjom w 1902 roku, mężczyźni i kobiety Anglii, jak długo to jeszcze ma być? I teraz niesamowita wydarza się rzecz. Oto studenci próbują, studenci owego University College próbują ten pomnik obalić i są w ogóle zamieszki. Studenci napadają na spotkania sufrażystek. I w 1910 roku pomnik zostaje w asyście 120 policjantów usunięty. Także budził ogromne emocje. Studenci maszerowali po Londynie, wykrzykując hasła grożące szefowi policji powieszeniem. Znaczy sytuacja rzeczywiście była zaogniona, ale widać tu i tutaj nawiążę do tego, co mówił Błażej, no, pewną taką paralelność, że jakby walka o pewne prawa, nazwijmy to podmiotowe, często są to procesy jakby równoległe, związane z ogólnym postępem wrażliwości. Jeszcze zacytuję tak zwanego ojca praw zwierząt, Henry'ego Salta, który na drugie imię miał Shakespeare. Henry Shakespeare Salt. Bardzo, bardzo brzmi to poważnie. Który był w ogóle też krytykiem literackim, pisał jakieś bardzo uczone rozprawy o na przykład romantycznych poetach, o Percym Shelleyu. On napisał coś takiego, że obecny stan udomowionych zwierząt pod wieloma względami przypomina ten czarnych niewolników sprzed 100 lat.
No więc tutaj cytuję samego klasyka. Jeszcze tylko wracając do tego, co Piotr powiedział o tym, że wojna burska wywołała taki wzrost, powiedzmy, uwrażliwienia, to ja z kolei, no wiadomo, takie prawa na ogół się wielokrotnie powtarza. Znaczy sam fakt, że pewne prawa zostają uchwalone i uchwalane co jakiś czas świadczy o tym, że nie bardzo udaje się zaimplementować pewne rozwiązania, ale tak naprawdę pierwszy akt, ja mam takie wiadomości, to był tak zwany Martin's Act z 1822 roku, który miał przeciwdziałać niewłaściwemu obchodzeniu się z bydłem, a w 1835 weszło prawo przeciwko walkom zwierząt. I bo to jest też rzecz, o której warto wspomnieć, że wiemy już od czasów rzymskich była to pewna rozrywka, ale taki historyk tego tematu zwierzęco-ludzkiego, angielski Keith Thomas, przytomnie zauważa, że jest w tym prawie nie tylko wrażliwość, sprawa wrażliwości, prawda, i takiej czułości wobec zwierząt, ale też pogarda dla klas niższych, bo to była rozrywka klas niższych, więc mamy tu jakby klasowy problem i mi to z kolei przypomina, no to wszyscy, którzy jakby się przyglądali historii Warszawy, tutaj patrzę znacząco w stronę Błażeja, pamiętają pewnie, to chyba jest u niejakiego Szulca, opis Hecy Warszawskiej, czyli tego miejsca, gdzie były walki zwierząt, gdzie Szulc w pewnym sensie wystawia bardzo dobrą notę polskiej warszawiakom owych czasów, że ta heca szybko upadła, bo nikogo to w Warszawie jakoś tak bardzo nie podniecało. Więc Szulc jest, to jest jedna z rzeczy, która Szulcowi się w Warszawie podoba. To jest koniec XVIII wieku. Ja bym chciał jeszcze wrócić do kwestii małych ptaków, o której mówił Błażej, znowu w kontekście wojennym. Nie wiem, czy pamiętacie taki film dla dzieci Szeregowiec Zolot. No więc okazuje się, że o gołębiach pocztowych. Okazuje się, że to nie jest fikcja filmowa, że w czasie II wojny światowej w Wielkiej Brytanii zmobilizowano około 200 tysięcy gołębi. Był obowiązek rejestracji gołębi, zakaz eksportu i importu. Gołębie były uważane, zresztą nie tylko w Wielkiej Brytanii, za, no można powiedzieć, zwierzęta o znaczeniu strategicznym. Służyły do przenoszenia wiadomości przede wszystkim, oczywiście jak to gołębie pocztowe, ale również w zwiadzie, to znaczy montowano im takie małe aparaty fotograficzne. Drony. Były to drony, ówczesne, tak, drony. Też przewożono je w samolotach i gdy ten samolot został zestrzelony, gołąb wracał z wiadomością. Ale najbardziej... A, czyli były taką czarną skrzynką. Też trochę rodzajem czarnej skrzynki. Mhm. Słuchajcie, jeden z gołębi z samolotu zestrzelonego, z samolotu RAF-u zestrzelonego w 40 roku nad Holandią, przeleciał 340 mil w 11 godzin i dotarł szczęśliwie do celu. I to skłoniło Brytyjczyków też, żeby wykorzystać gołębie w akcji, można powiedzieć, takiej dywersyjnej na kontynencie, na okupowanym przez Niemców kontynencie. Wtedy zeżarł go kot Oskar. No właśnie, kot Oskar być może już wtedy był zaokrętowany na Bismarka i nie mógł polować na gołębie, ale Niemcy wykorzystywali do polowania na te gołębie jastrzębie. No tak. Nie jastrzębie, tylko sokoły. No zresztą to jest w tym filmie dla dzieci, o którym mówisz, że Niemcy są jakimiś tam, znaczy te ptaki... Sokołami, ale naprawdę Niemcy zatrudniali sokolników, którzy no, strzegli wybrzeża, bo Brytyjczycy wpadli na pomysł, że dostarczą, że będą zrzucali gołębie w takich klatkach na spadochronach, one trafią do miejscowej ludności. Przy tych gołębiach była taka mała ankieta, trzeba było ją wypełnić i podać dane na temat niemieckich sił w rejonie, różne inne no, pytania dotyczące okupantów. Zrzucono, słuchajcie, na odcinku wybrzeża europejskiego od Bordeaux mniej więcej do okupowanej Danii 16 554 gołębie.
Niemcy na to zareagowali dosyć histerycznie, ponieważ bali się również, że w północnej Francji i Belgii, gdzie bardzo popularne było hodowanie gołębi pocztowych, że one posłużą właśnie do komunikacji z no przecież nieodległymi wyspami brytyjskimi, więc nakazali zabić wszystkie gołębie. I widziałem 10 lat temu na wystawie w Rotterdamie, wystawa nosiła tytuł Druga wojna światowa w 100 obiektach, były zachowane nóżki gołębi odcięte. Niemcy żądali, żeby hodowcy gołębi przynosili odcięte nóżki uśmierconych ptaków na dowód tego, że te ptaki, te ptaków się pozbyli. Operacja wiązała się z ogromnymi stratami, to znaczy w przypadku Francji, gdzie zrzucono większość z tych kilkunastu tysięcy ptaków, wróciło z niej mniej niż 2000 gołębi. To znaczy ludzie się bali je wysyłać, one ginęły być może przy zrzucie albo były zabijane właśnie przez niemieckie sokoły. No i ja się tym nie mogę jednak powstrzymać. Wrona orła nie pokona. O, no oczywiście. To znowu się odrodziło to hasło, prawda? Tylko teraz jest, wrona jest ruda, zdaje się. Tak. Ale w tym jest istota rzeczy, bo tu jest tyle tematów idących od tego, o czym ty mówisz. Bo tak, po pierwsze dumny ptak. Tak. Dumny ptak, który jest od stuleci ptak, jest jednym z takich najbardziej ulubionych symboli narodu. Ludu, jest Turul, który Węgrów przyprowadził tutaj na tę ziemię i nie na inną, jest orzeł, który sobie uwił gniazdo, prawda? W jednej z kampanii wyborczych jeszcze w latach 90. była taka głupia piosenka, chyba towarzysząca kampanii Aleksandra Kwaśniewskiego w 95., w której była strofa: gniazdo nam uwił orzeł nie Reszka. I chyba nie chodziło o dziennikarza Reszkę. On był chyba za młody jeszcze wtedy. Tak. I to zapamiętałem jako jedyny z tej kampanii. Ale słuchaj, bo to może być orzeł nie Reszka. To jest typ orła. Orzeł nie Reszka. Tak, orzeł nie Reszka. I chciałem się tu odwołać do bardzo klasycznej rzeczy, to znaczy do Trójkąta Łubińskiego. Mhm. I zastanawiałem się, czy ptaki, które były, tak jak te gołębie, wykorzystywane w czasie wojny, to była eksploatacja? Czy to było polowanie, czy to była miłość? Chyba żadna z tych rzeczy. I najbliżej eksploatacji, bo jednak te ptaki nie robiły tego dobrowolnie, ale zarazem stawały się elementem no, mitu heroicznego, tak, w jakiś sposób. Były wprowadzane przez człowieka do jego przestrzeni emocjonalnej w ten sposób pozytywny absolutnie. I teraz te same ptaki mogły być pozytywnie albo negatywnie odbierane, te wszystkie orły na czapkach, które dla jednych są symbolem jedności, tożsamości, dla innych są, sieją śmiertelne przerażenie, te słynne gapy, prawda? I wszystkie inne orły, w ogóle symbole, które ludzie sobie na czapkach w czasie wojny przyczepiają, bardzo często ptasie, one stają się wyrazem pewnych emocji na trwałe. Inna jeszcze rzecz to ptaki, duże, małe, ptaki, które mogą być traktowane tak jak inne zwierzęta, jako pasożyty na ludzkich zbiorach, tak jak Mao kazał w pewnym momencie wybić wróble i małe ptaki. Mhm. To była jedna ze słynnych kampanii Mao. I wybijano te wróble w Chinach na potęgę, co skończyło się straszliwą plagą owadów, które zjadły te same plony, które te ptaki miały rzekomo zjadać i zagrażać życiu Chińczyków, i te owady zaczęły zagrażać życiu. To są takie niekończące się opowieści. I teraz te wszystkie ptaki, te ptaki dumne, małe, duże, które nas otaczają, przecież były elementem pejzażu miasta niegdyś dużo bardziej obecnym niż dzisiaj, z powodu obecności koni, które rozsiewały swoje odchody i ptaki znajdowały w nich swoje pożywienie, więc było ich mnóstwo. Domy, które miały mnóstwo szczelin i różnych szpar, w których ptaki mogły gniazdować. To kolejna rzecz, wreszcie gniazdo jako element pejzażu, który jest, budzi pozytywne na ogół emocje. To słynne gniazdo bocianie, którego popsować w tym kraju nikt nie chce, to jest w panu Tadeuszu. I to są... No i do tego kraju, gdzie gniazdo bocianie też tęskni. Prawda? I to jest metafora, która się nieuchronnie pojawia, bo gniazdo jest symbolem rodziny. Tak. No chyba najmniej ciepłych uczuć i
pewnie niesłusznie człowiek miał wobec zwierząt, które dostarczały mu bezpośrednio pożywienia. I tu mi się z kolei przypomina... Które dostarczały, czy które były jego pożywieniem? No były pożywieniem, tak. Raczej to. Chociaż też no, niektóre zwierzęta zarówno dostarczały pożywienia, mleka, tak, i jego pochodnych, i były zwierzętami rzeźnymi. I przypomniał mi się tekst naszego kolegi wydziałowego, Michała Kopczyńskiego, który napisał kiedyś artykuł, ten artykuł można znaleźć w jego, jako rozdział w jego książce Ludzie i technika, i on napisał artykuł o wynalezieniu drutu kolczastego, co miało kilka odsłon, ale powiedzmy, że za taką datę oficjalną uznaje się rok 1874, kiedy niejaki Joseph Glidden po tym jak obserwował jedne z targów bydlęcych w stanie Illinois, wymyślił wraz z dwoma innymi kowbojami, tak, można by powiedzieć, drut, który miał jednocześnie kolce. I za pomocą tego drutu bardzo szybko, jak się okazało, można skutecznie ogrodzić wielkie prerie, gdzie były problemy zawsze z wcześniej, tak, z wyznaczeniem pastwisk, do tego stopnia, że w latach poprzedzających to odkrycie, łączne ceny płotów, jakie były budowane z drewna i z kamienia, one wynosiły w ogóle niewyobrażalną wówczas kwotę 2 miliardy dolarów. To wynalezienie drutu pozwoliło znacznie obniżyć koszty i znacznie skuteczniej zarządzać tym bydłem, co pozwoliło z kolei dokonać rewolucji w jego hodowli. To znaczy znacznie łatwiej było te zwierzęta po pierwsze ze sobą krzyżować, utrzymać w jednym miejscu, a po drugie transportować na północ, bo cały widz polegał na tym, że bydło było bardzo dobrze się hodowało w Teksasie na początku, to jeszcze było bydło andaluzyjskie sprowadzone tam przez Hiszpanów, ale było tanie, ponieważ było małe zapotrzebowanie. Kosztowała sztuka bydła 3 dolary, podczas gdy na północy, kiedy się przepędziło to bydło, no nie wiem, kilkaset czy ponad 1000 kilometrów na północny wschód, ono osiągało cenę 10-krotnie wyższą. No i teraz dzięki, jak Michał Kopczyński dowodzi, dzięki temu, że wynaleziono drut kolczasty, uzyskano bardzo duże nadwyżki żywnościowe. Udało się zrewolucjonizować dietę amerykańską. Amerykanie zaczęli jeść po prostu znacznie więcej mięsa wołowego. Widzimy to do dzisiaj. To się odbiło również na ogólnej kondycji społeczeństwa. Znaczy, społeczeństwo amerykańskie było, widać to po poborowych w czasie I wojny światowej. Byli znacznie lepiej odżywieni, wyżsi. No a poza tym te wielkie nadwyżki, które produkowały Stany Zjednoczone, spowodowały, że w czasie I wojny światowej państwa Antanty, od kiedy Stany Zjednoczone zaczęły dostarczać żywność Antancie, a potem w 1917 roku włączyły się do wojny, no miały znaczną przewagę nad państwami centralnymi, które z kolei gnębiła blokada kontynentalna. Państwa centralne, przede wszystkim mówimy tutaj o Niemczech i Austro-Węgrzech, od no powiedzmy 1916 roku cierpiały już na bardzo wyraźny deficyt żywności. Była racjonalizacja produktów rolnych, no i generalnie postępowało niedożywienie. Mhm. Ale jeśli można, tylko bym szybko wrócił, bo tu wraca ciekawy wątek, o którym Błażej wspomniał na początku naszej rozmowy, znaczy ekspansja ludzi jakby jest też ekspansją zwierząt. I to, jak bydło, o którym Piotrek teraz wspomniałeś, przed upuszczeniem długopisu, którego upadek słyszeliście, drodzy słuchacze. Nic wam nie umknie. Nic wam nie umknie. To bydło przecież absolutnie zmieniło, w jakimś sensie krowa i byk, tak jak w równym, znaczy no może nie, to aż tak grubo powiedzieć się tego nie da, ale zmieniły oblicze Ameryki Południowej, wyżerając wszystko, ponieważ te tereny były tak ogromne, nie trzeba było na początku właściwie grodzić, puszczało się to bydło, nie było drapieżników przecież, które były zdolne sobie z takimi zwierzętami poradzić. Przy jednoczesnym usuwaniu wymordowywaniu czy po prostu redukowaniu populacji ludzkich na tej trasie ekspansji
białego człowieka, postępowało równolegle z nim to bydło, które się mnożyło na potęgę. No i właściwie wszystkie susze, nie wiem, które tam w Meksyku od wielu lat już są, powiedzmy, problemem, i erozja gleby związana jest po prostu z tą parą człowiek i bydło. No, znaczy parą, no, tą grupą, no, tak powiem, dwóch organizmów. No to tylko tak szybko tu wrzucę. A jeszcze wam powiem, może przepraszam, zanim Błażej, przepraszam, że ci jeszcze sekundę zajmę. No ja się tak powiem, widziałem to na żywo, jak wygląda świat wypasu w kontekście takim ekologiczno-społecznym w Ameryce Południowej. Otóż jeździłem swego czasu często do wspominanej tu przeze mnie już nieraz Kolumbii, i tam jest takie, powiedziałbym, stare napięcie między właśnie kulturami hodowli i plantacjami. I na przykład 80 hektarów, na którym rośnie kawa, daje pracę 30 ludziom. Kiedy te 80 hektarów zamieni się w pastwisko, daje to pracę dwóm osobom. Nie potrzeba więcej ludzi do obsługi tej całej sytuacji. To pokazuje, jak bardzo ten świat hodowli bydła jest niedemokratyczny, jakie on wprowadza po prostu zamieszanie w strukturze społecznej i powoduje to, co wiadomo jakby nie od dziś, no, że to ten świat tych wielkich hodowców, to jest świat wielkich fortun i takiego wiejskiego proletariatu. Natomiast świat kawy to jest świat oczywiście wielkich fortun, ale też średnich i małych wytwórców, których łączy jakaś wspólna kultura. Także można powiedzieć, że Hiszpania zawlokąc do Ameryki krowy, zawlokła też tam pewien nieprzyjemny społeczny wzór. No tak, ale to było w Europie bardzo charakterystyczne dla XVIII i XIX wieku. Ekspansja bydła i ograniczanie pól uprawnych. I to się dzieje na przykład w Królestwie Polskim Kongresowym, gdy owce się bardzo rozprzestrzeniają, rolnicy opuszczają ziemię. Jednocześnie wprowadza się na dużą skalę uprawy ziemniaków, w związku z tym wyżywienie tych pracowników folwarcznych staje się bardziej treściwe. I to wszystko powoduje sytuację, w której mówiono, że owce zjadają ludzi, że los ludzi staje się coraz trudniejszy, bo owiec jest coraz więcej. W XVIII wieku to jest zjawisko znane z Anglii przecież, to był element rewolucji gospodarczej w Anglii. Ale mówisz bydło i ludzie. No, ludzie mają upodobanie do nazywania innych ludzi bydłem. Tak. I jest tu cały szereg rozmaitych słówek. Ty krowo, osioł, muł, tak, ogier. I one są mniej lub bardziej negatywne. Niektóre mają odcień pozytywny, odcień podziwu dla siły i sprawności. Inne są całkowicie negatywne, bo sugerują głupotę, upór, ośli upór, albo stadne skłonności, które są... No, owczy pęd. Owczy pęd, lemingi. To ludzie bardzo lubią się obdarzać takimi określeniami i te określenia bardzo wiele mówią o ludziach, dużo więcej niż o tych zwierzętach. Ale o zwierzętach też przede wszystkim są stare i pokazują symbiozę ludzi i zwierząt. I druga rzecz, która mi się z tym kojarzy, mówiliście o drutach. Drut kolczasty nie jest dzisiaj, nie kojarzy się chyba w zbiorowej świadomości ze zwierzętami, raczej kojarzy się z kontrolowaniem ludzi. Żeby kontrolować zwierzęta, byli potrzebni pastuszkowie, jak wiadomo, ale pastuszkowie zanikają w drugiej połowie XX wieku na wsi polskiej i pojawia się pastuch elektryczny. I tutaj mamy drut kolczasty i prąd. A co to jest drut kolczasty i prąd? To są obozy koncentracyjne. Tak, i to jest, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, przypis do tego, o czym mówiłem w kontekście Dzikiego Zachodu, mianowicie no bardzo szybko drut kolczasty został zaadaptowany przez siły zbrojne różnych państw. Prawdopodobnie po raz pierwszy wykorzystano go militarnie w Mozambiku. Portugalczycy, którzy byli właścicielami wtedy tej kolonii, zastosowali go do obrony przed zbuntowanymi plemionami, z którymi walczyli. Później w czasie
wojny hiszpańsko-amerykańskiej. Drut kolczasty jest już używany na szeroką skalę, na Kubie przede wszystkim. A w 1905 roku w wojnie rosyjsko-japońskiej po raz pierwszy podłączany jest drut kolczasty do prądu. Do prądu. I to się wszystko wzięło ze sposobu kontroli zwierząt. Kontrola zwierząt ma coś w sobie podobnego do kontroli nad ludźmi i ludzie bywają traktowani w identyczny sposób przez innych ludzi, natomiast nie bywają tak traktowani przez zwierzęta, to chciałem zaznaczyć. I wraz z rozwijaniem się empatii w relacjach społecznych związanej z dobrobytem przede wszystkim, z dobrostanem, z łatwością wyżywienia, czyli mówimy o małej części ludzkości, na której gdzieś tam marginesach sobie bytujemy i też odczuwamy coraz większą empatię, prowadzi do takich wielkich wizji historiograficznych jak Howarda Zina, Historia ludowa, która jest bardzo podobna w swojej naturze do opisywania tych relacji między ludźmi a zwierzętami na zasadzie podboju, dominacji i eksploatacji. Cała historia USA ma być historią podboju innych społeczności, społeczności zakorzenionych, potem tych społeczności przywożonych statkami do pracy, a wreszcie różnych klas społecznych, które sobie wzajemnie zabierają różne rzeczy i kontrolują się przy pomocy umownego drutu kolczastego, co jest zresztą elementem opisów od bardzo dawna, jak bardzo pokrewne są te metody eksterminacji. Tu mi przyszła do głowy książka Melchiora Wańkowicza Sztafeta. To jest taka napisana z wielką werwą wizja rozkwitu Polski międzywojennej. Książka wydana na początku 1939 roku. Zawiera bombastyczne i pełne entuzjazmu opisy tego, jak to Polacy świetnie zabrali za Olzie złym Czechom. Ale zawiera też jeden wstrząsający fragment. To jest bardzo dokładny opis nowoczesnej, zautomatyzowanej rzeźni, która na terenie, w którymś z miast, mniejszych miast COP-u, już nie pamiętam którym, została zbudowana i którą Wańkowicz odwiedził. I on opisuje te kolejne etapy przetwarzania zwierząt w mięso, w tej rzeźni, opisując szczegółowo maszyny, jakie są do tego używane i zawiesza głos w pewnym momencie, mówiąc, że wydaje mu się to straszliwą metaforą. On to wydał na początku 1939 roku. Ten opis Wańkowicza żywcem przypomina różne opisy obozów zagłady, które były parę lat później, no zaraz, właściwie chwilę później organizowane na ziemiach polskich. On się wykazał tutaj naprawdę niezwykłym wizjonerstwem, rozumiejąc połączenie, o którym później będzie pisał Zygmunt Bauman, nowoczesności, zagłady i stosunków społecznych. To znaczy tego, jak można część społeczeństwa uznać za zasady należącą jak gdyby do innego gatunku i podlegającą innym prawom. Co niektórzy zwolennicy animal studies, czy twórcy tego nurtu, uważają za właściwe w ogóle dla stosunku też człowieka do zwierząt. Ale wiecie, można na to też spojrzeć inaczej. To znaczy na stosunek człowieka do zwierząt hodowlanych, to proponuje Harari w swojej książce Homo Sapiens, nie wiem, czy ją czytaliście, i tam jest taki fragment o rewolucji neolitycznej, która doprowadziła do domestykacji bydła przede wszystkim. Piotrek, a dlaczego nie udomowienie? Dlaczego domestykacja? Po co od razu? To bardzo potrzebny zwrot, który bogaca nasz język. Tak, no wprowadzamy nowe pojęcia. Więc Harari pisze mniej więcej tak, że oczywiście udomowienie bydła czy owiec spowodowało cierpienia tych zwierząt. To znaczy, że one straciły swoją wolność, musiały przebywać w wygrodzonych pomieszczeniach, były później eksploatowane albo zabijane na mięso, ale jednocześnie te gatunki odniosły nieprawdopodobny sukces w sensie liczby osobników, które mogły dzięki temu się pojawić. Także można powiedzieć, że za cenę jednostkowych cierpień czy utraty dobrostanu, jak to się dzisiaj mówi, te gatunki niezwykle ekspandowały. Prawdopodobnie krowa, która żyła gdzieś tam na wolności, nigdy by nie mogła rozmnożyć się w skali globalnej do takich
liczb, tak? Tak. Jak stało się to dzięki pomocy człowieka. I pytanie, co jest, znaczy, że zwierzęta nie prowadzą oczywiście w sposób świadomy, nawet człowiek nie prowadzi takiej polityki, można powiedzieć, rozrodczej w skali globalnej, ale że w jakiś sposób gatunki jednak ekspandują, prawda? I mają swoje, można powiedzieć, inne strategie. To prawda, ale te strategie są poddawane kontroli właśnie poprzez jak ty to powiedziałeś? Domestykację. Domestykację. Słowem dnia jest domestykacja. Która w gospodarstwie rolnym wiązała się z podziałami między ludźmi. Był bardzo ścisły podział. To ptaki, czy to są jakieś inne fale? Komuś się włączyła, chyba jakiś alarm się włączył. Aha, myślałem, że to ptactwo tutaj leci i nam... O, przestało. No cóż, szkoda, że już tylko takie dźwięki mamy tu za oknem. Nie ma ptaków, nie słyszymy. Nie słychać ptaków, chociaż słychać je tak normalnie, ale akurat dziś nie, właśnie przyleciał ptak. W każdym razie do opieki nad drobiem, świnkami, innymi małymi, mniejszymi zwierzętami, ale też i krową, w gospodarstwach rolnych na ogół była powołana kobieta. Ona się nimi zajmowała od świtu. Natomiast ona nie miała dostępu do koni. Konie były jak gdyby domeną mężczyzny, co wynikało prawdopodobnie z tego, że konie uchodziły za niebezpieczne, chociaż i krowa potrafi być niebezpieczna, ale konie uchodziły za męski element gospodarstwa i rzeczywiście istniało takie wykluczenie kobiet, jeśli chodzi o konie, co jest bardzo moim zdaniem istotne. I ta cała struktura właśnie opieki nad zwierzętami czy ich wykorzystywania na wsi miała takie dwie strony. Jedna strona to było, to używając trójkąta Ubińskiego, oczywiście całkowita eksploatacja. Dzieci na wsi wszystkie były świadkami świniobicia. To był spektakl, on jest opisywany przez niektórych pisarzy tego nurtu chłopskiego tak zwanego, którzy się przenieśli do miast i później opisują to życie wiejskie i świniobicie jest takim momentem wielkiej ekscytacji, bo po świniobiciu będzie dużo dobrego jedzenia. Ale świniobicie oznacza też zabicie świnki, którą często dzieci jakoś lubią, z którą się zapoznają, która często ma imię. I tu mi się przypomniał jeden taki epizod z mojego dzieciństwa, bo ja jako Polak typowy w PRL-u, dziecko późnego PRL-u, miałem oczywiście babcię na wsi i jeździłem przez pewien czas życia na wieś, na wakacje do babci. No i tam babcia się zajmowała kurkami, były świnki, nie widziałem na szczęście świniobicia, ale grzebałem na strychu, gdzie było mnóstwo porzuconych rzeczy, na wsi był obyczaj wrzucania na strych, mówię o wsi kurpiowskiej, na strych domu wszelkiego rodzaju rzeczy zbędnych. I tam było mnóstwo różnych dokumentów i znalazłem tam taki gruby poszyt urzędowych druków, częściowo wypełniony, który nosił nazwę świadectwo pokrycia. No i ja pobiegłem z tym świadectwem pokrycia do dorosłych, pytając, co to jest. A oni jakoś nie chcieli mi udzielić na to jasnej odpowiedzi. No trudno. Ale to było aż tak zbiurokratyzowane? Tak, było świadectwo pokrycia, gdzie każde pokrycie należało opisać, udokumentować z datą i pamiętam, mam to zresztą w domu. Że pierwsza strona była wypełniona i było tam miejsce, gdzie był knur, którego tam wagę trzeba było i wiek, i imię jego tam było. Maciek. Nie! No to... Jezus. No dobrze, muszę z tym żyć. On był jak gdyby członkiem społeczności. Tak. Nadawanie imion zwierzętom. Ale czy biografię, może napisz biografię Maćka, czy coś? Nie mam żadnego innego źródła, żadnego. Ale to jest dokładnie tak samo jak... Ale to jest jeden, tylko wiesz, że Maciek raz krył, czy... Tak, dlatego, że poszyt był w zasadzie niewypełniony i taki z imieniem był tylko jedna kartka. No ale to prawdopodobnie był knur, który w celach rozpłodowych przyjeżdżał do różnych gospodarstw i wykonywał swoją misję, więc być może w innych gospodarstwach znalazłyby się inne źródła na temat działalności owego Maćka. No nie, ale w ogóle nie, no piękna historia, kurczę. A słuchajcie, ja bo chciałem wam przeczytać, bo pojawiał się tutaj, ale tak, my w sumie zaczęliśmy pojawiały się psy, no bo psy są najstarszym w ogóle udomowionym, Piotrek. Ja bym jakoś bydło się domestykuje, ale psa się... Chyba udomawia. Przekonaliście. Zdaje się, no tak tylko 30 tysięcy lat temu ten pies się jakoś tam... Przypętał. I też ciekawe są jakieś takie refleksje archeologów na ten temat, że jak wiadomo, pies się od wilka jakby wziął i że
po prostu podąży, że jakby te nasze gatunki miały się ku sobie, ponieważ wilki podążały za ludźmi, ponieważ ludzie zostawiali po drodze różne rzeczy, które można było zjeść i stąd zrodziła się wzajemna ciekawość i przywiązanie. No i chciałem wam zaprezentować wspaniały fragment z sagi o Hakonie Dobrym, która jest jedną z sag znajdującej się w tomie królewskich sag, która się nazywa Heimskringla, którą w Polsce niedawno wydał pan Morawiec, profesor. I zacytuję wam z owej sagi o Hakonie Dobrym z rozdziału 12 historię Eysteina, króla Uplondu potężnego, który po tym jak mieszkańcy Trondheim zabili jego syna, udał się tam następnym razem, oczywiście w gniewnym nastroju, i kazał miejscowym wybierać, kogo chcą mieć za króla, jego niewolnika imieniem Thorir Końska Grzywa, czy też psa wabiącego się Saur. Saur oznacza w staroislandzkim gówno. Uwaga, wybrali psa, bo myśleli, że wtedy będą bardziej niezależni. Sprytni mieszkańcy Trondheim. Czarami sprawili, że pies dostał rozum trzech ludzi. Dwa słowa szczekał, a trzecie mówił. To jest dobre. Zrobiono mu obroże i łańcuch ze srebra i złota, a gdy było błoto, woje z jego hirdu, czyli orszaku, brali go na ramiona. Wybudowano mu podwyższenie i siedział na kopcu jak inni królowie. Mówi się, że koniec psa nadszedł, gdy wilki zaatakowały jego stado, czyli w sensie jego poddanych ludzi, tak, nie wiem, bym rozumiał, a drużynnicy namówili go, by bronił zwierząt. Opuścił kopiec i pobiegł tam, gdzie były wilki, a one natychmiast rozdarły go na kawałki. I Snorri Sturluson, autor żywotu Hakona Dobrego, mówi, wiele innych dziwnych rzeczy dokonał król Eystein przeciw mieszkańcom Trondheim. No tak, psy były od dawna częścią też sił zbrojnych. Pilnowały rzymskich karawan. Mogły być przyjaciółmi ludzi i pomocnikami ludzi, ale mogły też służyć przeciwko ludziom, no tak jak chociażby psy w obozach koncentracyjnych. Rosjanie w czasie II wojny światowej wykorzystywali psy jako niszczyciele czołgów na przykład, no tak. Przyczepiając im miny przeciwczołgowe, które miały się detonować, kiedy ten pies wpełźnie pod podwozie czołgu. Był jeden problem, oni z tego się wycofali, ponieważ szkolili te psy na swoich czołgach, które były czołgami na paliwo diesla, a niemieckie czołgi były zasilane, napędzane benzyną. I psy, ludziom nie robiło, spaliny nie robiły różnicy, ale psy jakoś przyzwyczajały się do tych i wbiegały pod czołgi radzieckie. Więc od tego odstąpiono. Ale o ile w brytyjskich siłach ekspedycyjnych w 1939 roku służył tylko jeden pies, Mark się nazywał, który miał przenosić amunicję, to bardzo szybko się okazało, ponieważ uważano to, że to jest zupełnie nie nowoczesne, ten pies nie będzie potrzebny. Okazało się, że psy trzeba wprowadzić przede wszystkim do służby patrolowej, do przenoszenia meldunków i już po kilku czy po kilkunastu miesiącach było kilka tysięcy psów, które służyły w wojskach brytyjskich. Tak samo było w innych armiach. A jednocześnie były oczywiście pupilami. Słuchajcie, Hitler, jak wiadomo, miał psa, który, znaczy miał kilka psów, ale ta ostatnia jego suka nazywała się Blondie. Za to marszałek Montgomery miał dwa psy, z których jeden nazywał się Hitler, a drugi Rommel. Biedny, no naprawdę. To chyba nie lubił ich. To jednak jest... No, nie myślę, że miał takie przekorne poczucie humoru. To żarcik. Zdaje się, że prezydent Milley też nadał swoim psom imiona filozofów. A imiona tych, tak, twórców szkoły chicagowskiej. Bardzo interesujące, jak imiona mówią wiele o ludziach, którzy je nadają. W Kurierze Warszawskim XIX-wiecznym można sobie przez cały ten XIX wiek śledzić drobne ogłoszenia o zaginionych psach. I to jest bardzo
fajny materiał, który tu apeluje, aby ktoś na przykład napisał pracę magisterską albo jakąś inną, po prostu wyszukując te ogłoszenia, które pokazują, jak zmieniają się imiona, bo one są często tam podawane. Ja miałem wrażenie, no przeglądałem to tylko pobieżnie, że do połowy XIX wieku dominują imiona angielskie. A później one się zmieniają. Lord, tak. Lord, tak. I to pokazuje zresztą potęgę angielskiej kultury mieszczańskiej, która wtedy jest numer jeden. Ona określa różne sfery kultury naśladowanej w różnych innych krajach. A w drugiej połowie XIX wieku chyba francuskie, ale to musiałby już ktoś bardziej systematycznie przebadać, bo tam są podawane różne szczegóły dotyczące rasy tych psów, ich wyglądu. Można odczytać z tych ogłoszeń stosunek właścicielki lub właściciela emocjonalny do tego zwierzęcia. Poprzez wysokość oferowanej nagrody można rozpoznać znaczenie tego zwierzęcia dla kogoś. To są niesamowicie interesujące materiały, tym bardziej, że pokazują jakby ewolucję kultury ówczesnej kultury miejskiej, w której te psy są no, aktorami jakoś tej kultury, są coraz ważniejsze emocjonalnie dla tych ludzi. A słuchaj, tak sobie pomyślałem sobie, że nie ma już Azorów i Burków, nie mówiąc o Murzynach i Cyganach, co były popularnymi jeszcze imionami za naszych, można powiedzieć, czasów, ale czy imię Azor to nie jest Azur po prostu, czy to nie jest spolszczony... Nie mam pojęcia. To by było ciekawe, bo Burek byłby ludowy, a Azor byłby takim jednak jakąś aspiracja byłaby w Azorze, jeżeli ma to związek. Chyba, że to jest jakaś taka... Nie wiem, to do sprawdzenia, do zbadania. Bardzo ciekawy szczegół. Na kolejną pracę magisterską. Na kolejną, podobnie jak w ogóle kwestia ras psich i sztucznego charakteru i związanego z tym biznesu. A to nas już zbliża do słynnego dzieła Jarosława Haszka, Przygody dobrego wojaka Szwejka, gdzie jak wiadomo, który główny bohater trudni się fałszowaniem psich rodowodów i sprzedawaniem okropnych pokrak, dzisiaj byśmy powiedzieli wielorasowych, jako szlachetnych psów. Ale słuchajcie, bo jeszcze a propos w ogóle te rasowych psów i w ogóle tej podróży psa przez historię, to ja uczestniczyłem ostatnio w operacji odwiezienia na lotnisko ciotki mojej żony, tak, która mieszka w Kanadzie na farmie i co 10 lat przyjeżdża do Polski, żeby kupić sobie szczeniak i owczarka podhalańskiego. I te dwa już owczarki podhalańskie są już w Kanadzie, także polska fauna, można powiedzieć, próbuje się tam zadomowić. To są chyba jedyne owczarki podhalańskie na kontynencie amerykańskim. Tak czuję. To nie jest takie proste, ponieważ mieszkańcy Ameryki Północnej bronią się generalnie przed przywożeniem zwierząt z innych kontynentów. No my mamy żółwie, czerwonolice, a oni będą mieli niedługo owczarki podhalańskie. Słuchajcie, a mogę jeszcze jedną rzecz wam przeczytać? To ty rządzisz tutaj czasem. No nie, no czasem rządzi Kronos. Pożerają. Zobacz, która godzina. No tak, już musimy. Gajusz Pliniusz Sekundus, zwany po prostu Pliniuszem i jego historia naturalna, księga ósma. Sekundus, czyli Pliniusz starszy, tak? Tak. Drugi. Wiem, że to jest drugi, ale... Księga ósma, rozdział 39. W Nilu żyje o wiele większe zwierzę i jest nim hipopotam z rozdwojonymi jak u byków kopytami, z końskim grzbietem i grzywą oraz rży jak koń. Ma zadarty nos, ogon i kły zakrzywione jak u dzików, ale nie są one takie groźne. No nie wiem. Z jego skóry produkuje się tarcze i hełmy, których, jeśli nie nasiąkną wodą, nie można przebić. Pasą się na obsianych polach i wyznaczają je, jak powiadają, dzień wcześniej, a schodzą z nich po śladach, żeby nie urządzano na nie zasadzki, kiedy wracają. W Rzymie pierwszy pokazał go i pięć krokodyli, Marek Skaurus, i tu przypis mówi, że to było chyba około 55 roku przed naszą erą, na igrzyskach będąc edylem. Hipopotam staje się również mistrzem w pewnym sposobie leczenia. Wzdęty na skutek ciągłego obżarstwa wychodzi na brzeg w poszukiwaniu świeżo ściętych trzcin. Kiedy widzi szpiczasty pień, kładąc na nim swoje cielsko, otwiera jakąś żyłę na nodze i w ten sposób, upuściwszy krwi, leczy chore ciało, a potem zasklepia ranę błotem. Pliniusz starszy. A wiecie, że po niemiecku hipopotam to jest właśnie Nilpferd, czyli koń nilowy. Mhm. Bardzo dobra puenta.
Dziękujemy za, ojej, słuchajcie, żeśmy naprawdę nadużyli, ale może... Cierpliwości. Jak bardzo? No, godzina 7, no to jest... No to już... To już kończymy, to hip hip! Hurra, hurra!